Ostatnio w jednym z programów około show biznesowych pojawiła się opinia eksperta, że Julia Kuczyńska, każde zdjęcie, które wrzuca, albo niemalże każde zdjęcie, które wrzuca na media społecznościowe, na różne kanały mediów społecznościowych, to są foty po retuszu. No tak, tylko na przykład analizuje się te zdjęcia, które są niekorzystne z tymi, które są korzystne, ale wystarczy wejść na, nie wiem, czy na Instagram i otagowania ludzi po prostu ze mną, którzy sobie zrobili foty, no i one są takie same. Ponadto zdjęcie omawiane, tamto, które gdzieś tam ewidentnie, tu oko powiększone, tam coś wciągnięte, to był screen wideo, tak, ze Snapchata, na którym po prostu nie ma opcji edytowania. Gdyby nawet w ogóle to było zdjęcie gdzieś wrzucone, ale to był screen z wideo, gdzie ja po prostu się ruszałam, to było ruchome. No i tyle, no da się z tym żyć. Ja wiem, jak wyglądam, moi znajomi wiedzą, jak wyglądam. Raz wychodzę na zdjęciach lepiej, raz gorzej. No jestem ludzka, jestem człowiekiem, jestem taka jak my wszyscy, więc... W czym tu problem? No właśnie, taki apel. Nie jesteśmy ludźmi z taśmy, a ja teraz tutaj mogę dać taki dowód przed kamerą, że widzę Julię bez żadnego Photoshopa i naprawdę wygląda bardzo dobrze.